doświadczyłem Boga i od Niego odszedłem, bo jest to możliwe. Jak wychodziłem z kryminału, nie miałem zupełnie nic. Wychodziłem tak, jak stałem. Żona mnie zostawiła, mama umarła, dostałem jakimś z mieszkania. Wszystko się posypało. Wychodziłem do niczego. A środowisko zawsze się upomina. Zacząłem coraz więcej pracować, mniej się modlić, rzadziej chodzić do kościoła. I historia się powtórzyła. Zacząłem handlować narkotykami, uprawiać te narkotyki. 2 lata mieszkałem w Holandii i znalazłem się w piekle. Wszystko zaczęło się sypać. Straciłem sens życia. Fakt, że zarobiłem dużo pieniędzy w rok czasu. Idea moja, żeby wejść w ten wir pracy i w ogóle zarabiać pieniądze, było kupić sobie mieszkanie, żeby zacząć wszystko od nowa. Wracałem wspomnieniami. One były jak za mgłą, ale wiedziałem, że moje spotkanie było realne. Że ta miłość, którą miałem w sercu, ona była realna. Ta wolność, którą wcześniej miałem, ona była realna. Te uzdrowienia, które były, one były realne. Czyli działanie Pana Boga w moim życiu było zupełnie realne. To doświadczenie wcześniejsze pomogło mi wrócić. Ja doświadczyłem, że ta opieka Boża, ona jest cały czas i my jej doświadczamy w drodze. Kluczem do wszystkiego jest zaufanie. Ono jest najtrudniejsze, ale ono jest najpotężniejsze. Zaufanie wobec Boga. Do Medjugorje. Do Rima. A do Rima? Do Rima. Mhm. Teraz do Medjugorje, a potem do Split. Hvala. Govorite i hrvatski. Trochu tak. Da. Ok, hvala vama. Warunkowo wyszedłem za kaucją po 200 dniach. Wróciłem do żony, zobaczyłem ją wychudzoną, bardzo, bardzo osłabioną. Ja tak bardzo chciałem odpracować, nadrobić te wszystkie zaległości. Pięknie, Panie Boże, urządziłeś. Jakby wszystko było znowu niemal dobrze. I coś pękło znowu we mnie. I wtedy złapałem depresję. Dowiedziałem się od psychiatry później, że to jest właśnie skutek wzięcia na siebie zbyt wielu spraw. I najgorsze było to, że w tej depresji znowu Ilona mnie woziła samochodem po lekarzach. Pamiętam, szukaliśmy szpitala, bo miałem też próbę samobójczą. Tak było źle ze mną. I najgorsze, co się mogło stać, zdradziłem ją. Zgadzam się na rozwód. Chcę jak najszybciej, żeby ona się ode mnie uwolniła. A ja już zupełnie nie wiem, co dalej. I to jest początek mojej drogi. Ta kopia była zamówiona z Egiptu do Kairu. Zeszła godzina. Proszła godzina. No tam wojna. Da, da. I oni nie odebrali.